Witajcie kochane, tutaj Love Essentia, tutaj Madi, Love Life i Somatic Coach. W dzisiejszym nagraniu podzielę się z Wami wiedzą na temat tego, jak być bardziej atrakcyjną podczas randkowania, podczas randki. Oczywiście o atrakcyjności fizycznej można byłoby mówić wiele, jest to basic. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę z tego, że atrakcyjność fizyczna jest super istotna w przyciąganiu mężczyzny, ale jak wiesz, nie jest to moja działka i wierzę, że masz super specjalistki i wiesz, jak sobie w tym względzie pomóc. Ja zajmuję się tutaj atrakcyjnością ze strony charakterologicznej i opowiem Tobie o tym, jak pracować nad sobą, a także jak sobie pomóc podczas randki, aby właśnie mężczyzna odbierał Cię jako atrakcyjną, czyli pewną siebie kobietę. Pierwsza rzecz to jest Twoja rozluźniona energia. Twoja rozluźniona, zrelaksowana energia, która ma bardzo, ale to bardzo dużo wspólnego z żeńską energią. Ponieważ żeńska energia jest to energia bycia. A jesteś tam, gdzie jesteś, wtedy, kiedy nie rozpamiętujesz w głowie, nie zamartwiasz się, nie rozmyślasz, nie analizujesz, po prostu sobie jesteś. Bycie w zrelaksowanej, takiej asertywnej energii jest super atrakcyjne. Ale powiedzmy sobie szczerze, jest to trochę życzeniowe w stosunku do randki, która ze swojej natury nas spina. I teraz, żeby pomóc sobie właśnie na tej randce, której właśnie klimat, której właśnie aura powoduje, że zaczynamy się denerwować, że drży nam głos, że pocą nam się ręce, że zaczynamy czuć bicie własnego serca. Jeżeli coś takiego ma miejsce, gratuluję Ci, to znaczy, że żyjesz i jesteś na randce. Natomiast to, co w pierwszej kolejności pozwoli Tobie rozładować tą niepewność, czyli właśnie z tej, ze swojej natury taką mało atrakcyjną energię na samym początku randki, to będzie zażartowanie i powiedzenie na przykład do mężczyzny: hej, czy Ty też czasami na randkach czujesz się tak, jakbyś miał pójść do toalety i uciec przez okno? Lub powiedzenie po prostu wprost: wiesz, bardzo się denerwuję tym spotkaniem, albo wow, po prostu zrobiłeś na mnie takie wrażenie, że myślałam, że umrę. To wszystko, co powiemy i wyjawimy, pozwoli nam zaakceptować nasze emocje i gwarantuje Tobie, że w chwili, kiedy to powiesz, mężczyzna, z którym będziesz, poczuje się dużo bardziej rozluźniony, poczuje, że może być sobą, że mimo jakichś obaw, mimo jakiejś niepewności możecie być w tej sytuacji razem i nie musicie niczego ukrywać. Zatem tak na dobrą sprawę, ja to powtarzam bardzo wiele razy, wyjawienie swojej niepewności, która jest częścią naszego ludzkiego doświadczenia, jest tym, co daje nam pewność, czyli poczucie pewności siebie, a zatem podnosi nasze poczucie atrakcyjności. Na pewno słyszałaś o takich pytaniach w stosunku do aktorów, którzy spędzają kilkadziesiąt lat przed kamerami filmowymi, na deskach teatru: a czy pan, jak wychodzi na scenę, czy pan się już nie denerwuje, czy ta trema mija? Oczywiście wszyscy ci aktorzy mówią, że nie, trema nigdy nie mija. Przed każdym występem, wiem to z własnego doświadczenia, bo też występuję, trema nie znika. Tylko uwaga, w miarę praktyki my się uczymy spotykać tą tremę w taki sposób, który jest mobilizujący dla nas. Bo trema i te podniesione emocje i nawet to odczuwanie tej niepewności jest tym, co znaczy o powadze sytuacji, w której jesteś, o tym, że to ma dla Ciebie znaczenie. Wyobraź sobie, że jesteś na randce i przychodzi mężczyzna, który ma tak, za przeproszeniem, jest po prostu totalnie pewny siebie, ale taki ignorujący, można powiedzieć, sposób, taki zbyt nonszalancki, taki prezentujący wręcz zadufanie w sobie. Jeszcze przychodzi, nie ma specjalnie nic do powiedzenia. Ktoś taki pokazuje ignorowanie w ogóle powagi tej sytuacji. Tak samo aktor, który ma wyrąbane i nie przygotowuje się do swojej roli. Cały clue polega na tym, że w miarę randkowania my nabywamy praktykę do tego i umiejętności, by właśnie dealować z naszymi emocjami, z tremą, z niepewnością i żeby surfować na fali wysokiego zaangażowania. Zatem niepewność i lęk zawsze będą odgrywały rolę podczas randkowania i w miłości również, natomiast to, w jaki sposób my to spotkamy, będzie już nasze. A teraz powiem Tobie o kilku sposobach, które wypisałam specjalnie dla Ciebie jako Twoje strategie na radzenie sobie z niepewnością, czyli z uczuciem rozdygotania wewnętrznego, bicia serca, gorąca, pocaniem się rąk. Przede wszystkim znajdź oparcie w tym, co jest
na wyciągnięcie ręki. Najczęściej kubek kawy, szklaneczka jakiejś herbaty, chociaż nie wiem, gdzie podają herbatę w szklankach. No może w oldschoolowych, PRL-owskich, ala PRL-owskich knajpach tak. No więc mówiąc o już dobrze o tym, o tej szklance herbaty, jeżeli będziesz miała, trzymała coś w ręce, pozwoli Ci to mieć oparcie. Jeżeli coś jest ciepłe, zwłaszcza kiedy randkujemy zimą, to też pozwól, żeby to doświadczenie zmysłowe pozwoliło Ci wylądować w Twoim ciele. Oczywiście jednym z najważniejszych tipów, o jakich powinnam wspomnieć a propos randek, jest to, aby nie iść z marszu, czyli przygotować swój mindset już w domu fajną piosenką, fajną, jakimś fajnym ubrankiem, który da Ci poczucie otulenia, bezpieczeństwa, przygotować swoją energię na to, żeby się przestroić trochę bardziej na tej jakości żeńskiej, więc możesz to tak naprawdę zrobić już wcześniej. Ja zawsze mówię o tym, że randka nie zaczyna się na randce, tylko randka zaczyna się dużo, dużo wcześniej i warto ją rozpocząć już w domu, no właśnie zaczynając od randki z samą sobą. Jeżeli jesteś zainteresowana tego typu właśnie przystrojeniem się na żeńską energię, to w opisie tego filmu znajdziesz również link do kursu Żeński Vibe, który teraz jest w promocji, który możesz sobie kupić. Jest to króciutki kurs, który pozwoli Tobie przystroić się właśnie na żeńską energię. Zatem, kiedy jesteś już na ręce, znajdź coś, w czym możesz znaleźć oparcie. Możesz znaleźć oparcie też w siedzeniu, na którym jesteś i zdać sobie sprawę z tego miejsca styku Twojej skóry, Twojego ciała z oparciem, które dostajesz. Grawitacja tutaj na Ziemi pozwala nam również mieć poczucie większego uziemienia. Również czucie swoich stóp na Ziemi, czyli w ogóle przykucie swojej uwagi do jakiegoś fragmentu swojego ciała i doświadczenia fizycznego pozwala nam wyjść trochę z głowy i daje taki sygnał naszemu układowi nerwowemu, że możemy znaleźć oparcie w tej sytuacji, że mamy support, że jest bezpiecznie i że jest ok. Jedną z najlepszych strategii dla mnie jest skupianie uwagi na tym, co jest piękne w otoczeniu. Zazwyczaj wybieramy piękne miejsca na pierwsze nasze miłosne spotkanie, zatem kawiarnia, w której jest ładny wystrój, w której są ładne światła. Zwracanie uwagi na to wszystko jest również źródłem Twoich zasobów i możesz się tym karmić i możesz się tym również podnosić na duchu w sytuacji, w której właśnie czujesz niepewność. Kolejną super ważną, istotną rzeczą, która prezentuje Twoją pewność siebie w niepewnej sytuacji randkowej, jest umiejętność pozostawania w ciszy. Absolutnie nie bierz na siebie tej roli zagadywacza. Zwłaszcza jeżeli czujesz, że zaczynasz zagadywać swoje emocje i niepewność. Pozwól sobie być w ciszy. Cisza, wbrew pozorom, jest czymś, co potrafi nas łączyć z drugą osobą i jednocześnie pokazuje nam to, że możemy być w kontakcie zarówno ze sobą, jak i w sytuacji, w której jesteśmy taką, jaką jest, zanim pojawią się jakiekolwiek słowa. Kolejnym elementem, który według mnie świadczy o dużej pewności siebie, jest umiejętność druczenia się i prowadzenia zabawnej gry słownej, odzywania się do mężczyzny w sposób taki naprzemienny, czyli wprowadzanie do randki, do rozmowy takich elementów suspensu. Jeśli oglądasz filmy, jeśli lubisz kinematografię, wiesz, że nic nie przyciąga uwagi tak mocno jak jakiś suspens, czyli jakiś zwrot akcji. Zawsze doradzam kobietom, aby nie były tylko i wyłącznie słodkie, milusie i tak dalej, ale również potrafiły być wytrawne. I jak to zrobić w przypadku właśnie droczenia się, kiedy jesteś z mężczyzną? Możesz spojrzeć na swój kubek z kawą i powiedzieć: Twoja kawa nie jest tak dobra jak moja. Postanawiasz iść do toalety i zalotnym wzrokiem spoglądasz na mężczyznę, mówiąc: będziesz tęsknił? Nie martw się, niedługo wrócę. To też jest żartobliwy sposób wpływania na emocje mężczyzny, pokazywania, że czujesz się wystarczająco pewnie, aby zaryzykować nawet fakt, że nie będzie za tobą tęsknił, bo jest to oczywiste. Być może odetchnie z ulgą, kiedy znikniesz w toalecie, bo dla niego ta sytuacja też jest trudna. Ale wprowadzanie takiego elementu zabawy, elementu droczenia się i tej sytuacji taką, jaką jest, przemienianie właściwie tej sytuacji w rodzaj właśnie droczenia się, w rodzaj żartu, jest tym, co podnosi Twoje poczucie atrakcyjności, co sprawia, że w sytuacjach, które są wyzwaniem, potrafisz znaleźć zasoby, które pozwalają Tobie żartować i czuć się po prostu ok. Kolejny element, który warto ćwiczyć podczas randkowania,
to jest mówienie lekko o sprawach istotnych. Randka to nie jest tylko udawanie, że my tu się tylko świetnie bawimy, że nie mamy jakiegoś większego planu, większej intencji. Natomiast im bardziej jesteśmy rozluźnione w tym, aby mówić o swoich preferencjach, o swoich oczekiwaniach, tym bardziej jest to atrakcyjne. Bo randka nie służy absolutnie temu, abyśmy poszły i wyżaliły się komuś na to, jak było nam źle w życiu miłosnym i jak teraz powinno być fantastycznie i przede wszystkim teraz to oczekujemy, że spotkamy osobę, która jest uczciwa, szczera i ma dobre serce. Tego typu stwierdzenia najczęściej ujawniają osoby, które nie przepracowały swojego bólu z przeszłości. Oczywiście ja nie mówię, ten kanał nie jest dla osób, które chcą zatrzymać się w resentymencie, tylko chcą brać odpowiedzialność za swoje uczucia i nie wkładać tego jako bagażu na pierwszej randce. Dlatego warto jest sobie zdać sprawę z tego, czy rzeczywiście nasza przeszłość jest już za nami i mamy zasoby do tego, aby budować takie czyste połączenie z człowiekiem, a tym samym nie wprowadzać bagażu w przeszłości do tej relacji. I najczęściej mówienie lekkości o tym, czego by się chciało, czego się oczekuje od relacji z mężczyzną, świadczy o tym, że pewne rzeczy mamy już za sobą. Ja tutaj odniosę się do tego, co powiedziałam wcześniej. Droczenie się również jest formą wprowadzania lekkości do mówienia o istotnych sprawach. Najistotniejszą rzeczą podczas randki jest intencja. Pierwsza rzecz, którą chcemy wiedzieć, to czy mężczyzna szuka kobiety do przygody, czy do stałej relacji. I ja bym zadała to pytanie w ten sposób. Szukasz kogoś do stałej relacji, czy do przygody, a może do jednego i drugiego. I nie dlatego, że intencją jest tutaj zgadzanie się na mniej, tylko intencją jest pokazanie, że tak naprawdę jesteś w stanie dostarczyć, czy ewentualnie być dla mężczyzny i stałą partnerką, a jednocześnie przygodą. Bo to moim zdaniem jest najbardziej atrakcyjne połączenie, kiedy potrafimy wykrzesać z siebie zasoby, które sprawiają, że pokazujemy się w relacji na nowo i wnosimy cenne, fajne rzeczy do tej relacji i nie pozwalamy tej relacji umierać. Bardzo często o tym się zapomina i celebruje się tylko stałość, to co jest znane i takie samo. Prawda jest taka, że nasza ludzka natura potrzebuje bezpieczeństwa, ale potrzebuje również nowości. Więc to pytanie o to, czy mężczyzna szuka kogoś do przygody, czy do seksualnego spotkania, czy do stałej relacji, jest otwierające. I teraz tak, warto jest moim zdaniem właśnie w tym lekkim duchu podrążyć trochę ten temat. No więc w takim razie uznajesz, że poszukujesz partnerki raczej do stałego związku, a skąd ty wiesz, potem ty poznajesz, że ty jesteś gotowy na taką relację. I to pytanie, jego intencją nie jest złapać mężczyznę na kłamstwie czy coś takiego, tylko naprawdę dowiedzieć się, co ten mężczyzna myśli o stałej relacji. Jakie on cechy chciałby, aby jego partnerka posiadała. Kto dla ciebie to jest w ogóle? Taka kobieta, która jest materiałem na stałą partnerkę. I warto sobie to przedyskutować z mężczyzną. Pamiętajmy, że poznawanie mężczyzny i cała relacja, która dzieje się od pierwszego spotkania, od pierwszej randki do ustalenia, że jesteście w stałej relacji, ona ma na celu wyciągnięcie wszystkich tematów, które są związane z relacją i z tym, jakie są wasze preferencje, czyli standardy i jakie wartości. Pamiętajcie, że powiedzenie, że poszukujecie kogoś uczciwego, jest powiedzeniem o wartości, która jeszcze nic nie mówi o tym, w jaki sposób tą wartość chcecie w związku czy w potencjalnym związku z drugą osobą realizować. Bo strategie realizacji tych samych wartości dla ciebie i dla mężczyzny, którego spotykasz, pamiętaj, mogą być bardzo różne. Dlatego zadawanie takich pytań, po czym ty poznajesz, że ty jesteś gotowy, po czym ty poznajesz, że kobieta jest dla ciebie materiałem na stałą partnerkę, a nie na przygodę, pozwoli ci zobaczyć, co ten mężczyzna tak naprawdę myśli i czuje. Myślę też, że ważną rzeczą jest pytać mężczyznę takie fundamentalne rzeczy, co uważasz o randkowaniu z kilkoma osobami jednocześnie. Jak dużo czasu zazwyczaj ci zajmuje to, aby wiedzieć, że ktoś jest dla ciebie. I nie chodzi dlatego o to, że masz skontrolować sytuację i odhaczyć i w tabelce, w Excelu wypisać, że ten ma tak, a tamten tak, tylko chodzi o to, żeby poznać tę drugą osobę. I tym płynnym sposobem przechodzę do czwartej cechy, która prezentuje wysoki poziom atrakcyjności,
to jest właśnie zadawanie pytań i ciekawość. Jeżeli mężczyzna odpowiada na pytanie i coś mówi, to zazwyczaj jest tak, że przyjmujemy tę odpowiedź na randce, a potem idziemy do domu i przez północy myślimy, co miał na myśli. Więc uważam, że wprowadzenie do swojego słownika takich zapytań tak, a jak? Tak, a co masz na myśli? Jest jak najbardziej ok. Bardzo często wydaje nam się, że dostaliśmy odpowiedzi, a często te odpowiedzi, które dostajemy od mężczyzny, budzą w nas jeszcze więcej pytań. Zatem to, co budzi Twoje pytania, powinno być dookreślone. I to jest właśnie to, co sprawia, że wydajesz się atrakcyjną osobą, bo atrakcyjne osoby, czyli osoby, które czują się pewnie ze sobą, zadają pytania. Czyli jesteś w stanie, jak to mówi Matthew Hussey, być proaktywna podczas randki. Ty nie czekasz, aż mężczyzna dostarczy Ci rozrywki i będzie chciał tylko Ciebie poznawać, ale Ty poznajesz tego mężczyznę. I uwaga, byłoby też dobrze, jeżeli zauważysz taką tendencję już nawet na pierwszym spotkaniu, że mężczyzna nie pyta w ogóle na Twój temat, zadajesz serię pytań i czujesz, że rzeczywiście tak jest, że to Ty zagadujesz tą ciszę. Również możesz mówić o swoich spostrzeżeniach. Wiesz, przez ostatnie 10 minut nie zadałaś ani jednego pytania na mój temat. To jest stwierdzenie faktu. Ty nie mówisz temu mężczyźnie, no jest taki czy taki, ani nie mówisz mu, co ma zrobić. Po prostu mówisz tylko o fakcie. I to również prezentuje Twoje poczucie własnej atrakcyjności, czyli poczucie, że jesteś wartością i że jesteś na tyle pewna siebie, że mówisz to, co myślisz, mówisz to, co czujesz i potrafisz nazywać rzeczy po imieniu. W kwestii właśnie jeszcze zadawania pytań możesz również zapytać o to, jaka najzabawniejsza sytuacja zdarzyła się mężczyźnie podczas randkowania. Randkowanie to często jest taki temat, do którego wszyscy podchodzą jak do jeży, w zależności od tego, czy im dobrze idzie, czy nie. Ale pamiętaj też, że to, co jest najbardziej atrakcyjne, jest lekkie i jest zabawne. Pamiętaj również o tym, że zabawa i to, że coś jest robione w duchu zabawy, nie oznacza, że jest pozbawione głębi. Bardzo często myślimy, że bycie poważną podczas randki da mężczyźnie odczucie, że jesteśmy naprawdę atrakcyjną high value woman. Nie jest tak do końca. To właśnie umiejętność bycia w delikatnym dystansie, żartowania, druczenia się, zadawania pytań, ciekawości jest tym, co według mnie jest super, super atrakcyjne. Oczywiście też fajnym wyglądem zawsze możemy przyciągnąć uwagę mężczyzny, natomiast pamiętajcie, kochane, że to nasz charakter sprawia, że mężczyzna czuje, że jesteśmy materiałem na jego potencjalną stałą partnerkę i w tym momencie otwierają się bramy do tego, aby poznawać się bliżej, aby coś miało po prostu swoją kontynuację. I nie chodzi o to, że masz być dla tego mężczyzny i nie chodzi również o to, aby czytać w jego myślach, jaką być powinnaś, żeby on uznał Ciebie za atrakcyjny. Musisz zdać sobie sprawę, że jak wielu mężczyzn nie jest dla Ciebie, tak Ty nie jesteś dla każdego mężczyzny. Poprzez zadawanie tych pytań, a jest ich mnóstwo, o których powiedziałam Tobie tutaj teraz, będziesz wiedziała na temat tego mężczyzny znacznie więcej. Ponieważ bardzo często nie tak istotne jest to, co mówią mężczyźni, jak to, jak mówią o swoich doświadczeniach. Nie samo doświadczenie tego, że ktoś ma takie życie, taki lifestyle, takie osiągnięcia, ale sposób, w jaki mówi o swoim życiu, zdradza jego charakter. To pokazuje również, czy ktoś jest narcystyczny, czy ktoś przypisuje zbytnio wagę do tytułów, do statusów, do opinii, jeżeli ktoś ma nadmiarowe oczekiwania, czyli wręcz szuka kobiety, która wpasuje się w jego wizję, w jego ramki. A tym bardziej jest to istotne, że współcześnie kobiety nie chcą już tracić swojego głosu. Właśnie chcą być sobą w relacji, nie chcą już myśleć o mężczyźnie, że to jest książę na białym koniu, który odczaruje ich życie, ale jednocześnie nie chcą mieć mówione, w jaką stronę im wolno podążać, a w jaką nie. I to stanowi ogromny challenge naszych współczesnych czasów, w których nadal tak samo mocno jak siebie samych pragniemy bycia z drugim człowiekiem, w tym momencie z mężczyzną. Kochana, pamiętaj również, że nie jest jeszcze za późno, żeby zapisać się na mój zupełnie darmowy free kurs Miłosny Rezonans, kierowany dla singielek, które pragną znaleźć właśnie
taką kobiecą, żeńską moc w sobie poprzez ucieleśnienie tego wszystkiego, co ja nazywam żeńską energią, co sprawia, że magnetycznie działamy na mężczyzn i przyciągamy tych właściwych. Jeżeli jesteś gotowa na 4-tygodniową podróż z ponad 500, jeśli nie więcej, kobiet, które już do tej pory zapisały się na mój kurs, to kliknij również do opisu tego nagrania i zapisz się, wypełniając formularz, ponieważ taka okazja współpracowania ze mną powtórzy się dopiero za rok. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, nie zapomnij, kochana, zostawić mi like, zostawić komentarz. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze kanału Love Essentia, kliknij dzwoneczek. Jeżeli znasz jeszcze jakąkolwiek singielkę, która nie zna tego kanału, poślij do niej to nagranie. Dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję Ci za to, że jesteś częścią społeczności Love Essentia i Love Essentia samą w sobie, czyli esencją miłości, której pragniesz. Buziaczki, dziękuję, pa, pa.